Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, posiedzenie komisji, które ma charakter seminaryjny, a przedmiotem naszego posiedzenia jest karta. Witam wszystkich senatorów, posłów, którzy dotarli na nasze posiedzenie. Witam uczestników, prelegentów, którzy przygotowali całą dzisiejszą konferencję. W tej chwili poproszę pana marszałka o zainaugurowanie naszego posiedzenia, przekazanie kilku słów wprowadzenia, a później przystąpimy do dalszego procedowania. Bardzo proszę, panie marszałku. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowny panie profesorze, pleno titulo, wszyscy znamienici nasi goście, zarówno obecni personalnie, jak i online. Chciałem po pierwsze podziękować inicjatorom tej ważnej konferencji, bo w natłoku wydarzeń politycznych, jeszcze wszystkich toczących się w cieniu okrutnej wojny w Ukrainie, pewne sprawy fundamentalne czasami nam umykają. A muszę powiedzieć, że ostatnimi czasy odwiedzaliśmy często małe miejscowości w całej Polsce i ja odbyłem też kilka takich spotkań i ze zdumieniem skonstatowałem, że ciągle jeszcze wśród części ludzi pokutuje przekonanie, że pieniądze to się biorą z drukarni, że rząd ma drukarnię, jak trzeba to dodrukuje więcej pieniędzy, no i to załatwia sprawy. To jest oczywiście trochę może i oparte o fakt, że rzeczywiście zalewa nas mnóstwo pustawego pieniądza, ale chodzi mi o ideę, że od początków edukacji po życie dorosłe mało uczymy naszych obywateli, na czym polegają podstawy ekonomii, skąd się biorą pieniądze, które potem są dystrybuowane na przeróżne potrzeby i tak dalej. Nie chcę już posiłkować się dość znanym powiedzeniem, które prezydent Bill Clinton miał w swoim gabinecie, po pierwsze gospodarka głupcza, ale to tak jest. Kraje, które mają potężną gospodarkę, które mają sprawnie zorganizowane państwo, odgrywają również większą rolę polityczną. I czy nam się to podoba, czy nie, takie są realia światowe. Natomiast w Senacie, między innymi dzięki znakomitej działalności pana senatora Klejny, ale również wielu innych senatorów, nie tylko ze strony demokratycznej większości, bo tu widzę pana senatora Żuga, pana senatora Boguckiego, zaszczycił nas pan profesor Nykiel, z którym miałem zaszczyt pracować w gabinecie cieni poprzedniej kadencji. Wszyscy podzielamy pogląd, że podatki powinny nie być opresją i torturą dla podatnika, tylko powinny być z jednej strony maksymalnie efektywne, aby gromadzić środki, które potem są dystrybuowane na pożyteczne rzeczy, ale muszą być też i przyjazne, bo przysłowiowe zaduszenie kury znoszącej złote jajka powoduje, że ona w ogóle przestaje je znosić. Przykładów na to nie śmiałbym wymieniać, bo w gronie tak znakomitych ekonomistów, bo wiele krajów doświadczyło tego, że czasami poluzowanie podatków, czy uczynienie ich bardziej przyjaznymi, czy bardziej nawet tylko i wyłącznie zrozumiałymi, czy bardziej stabilnymi przez lata
przynosi pożyteczne efekty. Dlatego z radością witam tą konferencję, bo ona jest ważna. Ona jest, czeka nas następna debata budżetowa, czeka nas dalszy rozwój Rzeczpospolitej. Nie chcę już mówić o rafach na drodze do budowy naszego dobrobytu ekonomicznego, jak przedłużające się otrzymywanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, jak i samym kamieniom milowym zawartym w tym planie. Ale dzisiaj dziękuję wszystkim inicjatorom i autorom za to, że postanowili skupić się na tych, z których pieniędzy bierze się ta pula, którą później poszczególne rządy mądrzej czy mniej mądrze dystrybuują. Bo podatnik jest solą tego systemu. Nie będzie podatników, nie będzie podatków. Nie będzie podatków, nie będzie co rozdawać. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego nie przedłużając, dziękuję bardzo za to, że Państwo nas zaszczycili w Senacie i oddaję głos organizatorom konferencji. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, nasze posiedzenie jest transmitowane także przez internet, więc ma i to w różnych formułach, więc dociera do, myślę i mam nadzieję, do bardzo dużej ilości osób zainteresowanych. To posiedzenie zorganizowaliśmy także dzięki zaangażowaniu posłów, posła Janusza Cichonia, posła Borysa Budki i innych. Zostało zaproszenie wysłane także do wszystkich członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. I w związku z tym, że ta inicjatywa ma taki szerszy charakter także i pokazuje to zaangażowanie, tej konferencji towarzyszy także wydawnictwo, o którym jeszcze w odpowiednim momencie powiemy i poinformujemy Państwa, przygotowane przez pana profesora Nykla, więc to po prostu o tym będziemy także mówili. I teraz prosiłbym o zabranie głosu pana posła Borysa Budkę, przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej, o krótkie też odniesienie się do tej sejmowej części naszego zaproszenia i w ogóle do celów tej konferencji. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Państwo Senatorowie, Państwo Posłowie, drodzy szanowni goście, bardzo dziękuję za to, że po raz kolejny Senat Rzeczpospolitej jest gospodarzem i pozwala na zaprezentowanie konkretnych rozwiązań legislacyjnych, które przygotowali znakomici eksperci na czele z panem profesorem Nyklem, moim serdecznym kolegą z ław poselskich, ale przede wszystkim ekspertem prawa podatkowego i finansowego. Bardzo dziękuję za zaangażowanie naszym parlamentarzystom na czele z panem przewodniczącym i z przewodniczącym Januszem Cichoniem. Otóż dzisiejsze posiedzenie przede wszystkim ma na celu pokazanie tych merytorycznych prac, jakie toczą się w gronach eksperckich z udziałem parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. Bowiem, no niestety, ale nawet najlepsze inicjatywy legislacyjne w Sejmie trafiają do zamrażarki. W tym miejscu też chciałem podziękować Senatowi, bo ponad 30 dobrych projektów ustaw przyjętych przez Wysoką Izbę w tej kadencji niestety znajduje się w sejmowej zamrażarce i nie jest uruchomiony proces legislacyjny. Szanowni Państwo, podejście do polskiego podatnika, podejście do systemu podatkowego wymaga radykalnej zmiany i dlatego takim kamieniem milowym, od którego powinniśmy rozpocząć niejako tą reformę prawa podatkowego, powinna być właśnie Karta Praw Podatników. Wymagamy zmiany filozofii, zmiany podejścia do systemu podatkowego, na który trzeba patrzeć właśnie z perspektywy podatnika, a nie z perspektywy urzędnika czy też funkcjonariusza służb skarbowych. Dlatego bardzo dziękuję za tą pracę, bardzo dziękuję za tą publikację, która wieńczy ten etap tych prac i oczywiście w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej deklaruję po raz kolejny, że te wszystkie dobre rozwiązania eksperckie będą przez nas prezentowane, a uchwalone w najbliższej kadencji parlamentu, bo wierzę, że takowe rozwiązania są konieczne, wymagane i dziękuję za
Państwa wkład w ten proces legislacyjny. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu. Szanowni Państwo, oczywiście to zaproszenie skierowaliśmy do wszystkich posłów, senatorów, członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W Senacie, w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych udaje nam się w wielu sprawach pracować ponad podziałami politycznymi i myślę, że to jest siła także tej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, że potrafimy się spierać, podejmować dyskusje i decyzje, ale równocześnie potrafimy wysłuchiwać różne opinie w sprawach, które dotyczą właściwości Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Bardzo dziękuję za te powitalne wystąpienia i przystępujemy do realizacji naszego porządku posiedzenia. Pierwszym wystąpi pan dr Janusz Poseł Cichoń, Karta Praw Podatnika, Fundamentem Systemu Podatkowego. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, wysoka... Pan poseł był sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów w przeszłości. Jest także pan Maciej Grabowski, który także był wiceministrem finansów w przeszłości, więc tutaj także oprócz tego poziomu poselskiego tylko są osoby, które czynnie pracowały jako ministrowie finansów, więc mogą też pokazać ten aspekt rządowy, urzędowy w funkcjonowaniu tych przepisów, o których dzisiaj mówimy. Bardzo proszę panie. Szanowny panie marszałku, szanowny panie przewodniczący, panie profesorze, wysoka Komisjo, szanowni państwo. Polski system podatkowy, można by powiedzieć, koń jaki jest, każdy widzi. Nie jest to system prosty, nie jest to system przejrzysty, nie jest to system wolny od wewnętrznych sprzeczności, nie jest to wreszcie system tworzący logiczną całość. Krótko mówiąc, no, daleki jest system polski podatkowy od ideału i na usprawiedliwienie możemy mówić, że on powstawał w przyspieszonym tempie. Jakbyśmy chcieli powiedzieć ładnie, w drodze ewolucyjnych zmian. Ale w tle też myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że powstawał często w formule doraźnych działań, zmian, bardzo często nie do czasie, bez konsultacji społecznych, bez głębszej refleksji, a nawet ze świadomością niedoróbek przy założeniu, że naprawi się to później. Jednocześnie pełno zwykle politycznych nacisków, polityczna presja, która to przyspieszony tryb i tą doraźną formułę pogłębiała. Podatnicy, jeśli chodzi o polski system podatkowy, to mają nie najlepszą opinię. Przede wszystkim zwracają uwagę na to, że mamy do czynienia z takim bardzo wyraźnym uprzywilejowaniem pozycji organów podatkowych w relacjach z podatnikiem, że brakuje tak naprawdę wyważenia interesu publicznego i interesu prywatnego, że tej równowagi mimo deklaracji politycznych wielokrotnych dotyczącej tej równowagi tak naprawdę nie ma. Mało tego, ta przewaga po stronie organów podatkowych jest bardzo często wykorzystywana, nadużywana wręcz. Podatnicy zwracają uwagę na to, że przepisy podatkowe w Polsce są skomplikowane, że są niezrozumiałe i to dotyczy i ogólnego prawa podatkowego, ordynacji podatkowej, ale także prawa materialnego czy kwestii związanych z postępowaniem podatkowym. Zwracają uwagę na brak konsultacji, na żywiołowość legislacji, na zmienność przepisów, na pojawiające się coraz nowe obciążenia podatkowe, nowe podatki i nowe opłaty. Ale bardzo często tym nowym obciążeniom podatkowym czy nowym opłatom towarzyszą też obciążenia administracyjne. One zaczynają coraz bardziej dokuczać, doskwierać podatnikom. Do tego tak naprawdę w polskim systemie podatkowym organy podatkowe, państwo
nie wspiera podatnika w wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych. Podatnicy w gruncie rzeczy zostawiani są sami sobie. Brakuje rzetelnej informacji, praktycznie niemożliwe są konsultacje z Urzędem Skarbowym, nie mówiąc już o porozumieniu między urzędnikiem skarbowym, na przykład urzędnikiem podatkowym, a podatnikiem. Do tego jeszcze brakuje profesjonalnej kontroli skarbowej. Mamy do czynienia z polowaniem bardzo często na podatnika zamiast wsparcia w rozwiązywaniu problemów. Ewidentnie jesteśmy nieskuteczni, jeśli chodzi o walkę z oszustami. I to nie jest kwestia tylko strat po stronie budżetu państwa, ale także strat podatników uczciwych. Cierpi także na tym konkurencyjność gospodarki. Podatnicy w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, że to, jakie i w jakiej wysokości będą płacić podatki, w gruncie rzeczy zależy od tego, jak zdefiniujemy państwo, jego zadania, jak określimy zakres usług publicznych i jakiej jakości będziemy oczekiwali, jeśli chodzi o te usługi. Jednocześnie mamy, moim zdaniem, do czynienia z coraz lepszą świadomością podatników, którzy zdają sobie sprawę z tego, że państwo musi sięgać do ich kieszeni, by realizować swoje funkcje. Że chcą tak na dobrą sprawę wywiązywać się ze swoich zobowiązań podatkowych, ale o coraz większego znaczenia nabiera kwestia, jak mają się wywiązywać, jak tak naprawdę wyglądają relacje państwo-podatnik. Naszym zdaniem to porządkowanie systemu podatkowego zacząć trzeba właśnie od tej kwestii. A przypomnę, że my podejmowaliśmy tego typu próbę w 2014 roku. Powołaliśmy Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, która miała przygotować nową ordynację podatkową. W 2015 roku zostały przyjęte założenia do tej ordynacji i w 2018 ta ordynacja trafiła do Ministerstwa Finansów i ona była moim zdaniem na tamtym etapie milowym krokiem w kierunku porządkowania tych kwestii i budowania tej równowagi pomiędzy interesem podatnika, interesem publicznym, interesem państwa. No niestety po tym, jak trafiła do Ministerstwa Finansów, rozpoczęły się konsultacje międzyresortowe i konsultacje i zmiany prowadzone przez samego ministra finansów. Wyrwano jej praktycznie rzecz biorąc wszystkie zęby. Między innymi usunięto zupełnie rozdział dotyczący praw podatnika. I to był moim zdaniem asumpt do tego, żeby wrócić do kwestii karty praw podatnika, do pomysłu, który wielokrotnie się w polskich realiach pojawiał, a który przebić się niespecjalnie mógł. Dzisiaj, zresztą od jakiegoś czasu, bo pracę nad kartą praw podatnika rozpoczęliśmy ładnych parę lat temu, w 2017 roku, że potrzebny jest taki fundament systemu podatkowego i że taki zbiór zasad, norm o szczególnej wadze w tym systemie, norm o szczególnej doniosłości jest nam tak naprawdę potrzebny. Że takim dokumentem powinna być karta praw podatnika. Chciałoby się rzec zbiór zasad i takich praw podstawowych, jeśli chodzi o podatki. Przy czym nie chodzi tu o to, żebyśmy przyznawali podatnikom jakieś nowe prawa, ale przede wszystkim o ochronę tych praw, które dzisiaj już mamy, a które trzeba poddać szczególnej
szczególnej ochronie. Karta praw podatnika jest takim sposobem na to, żeby wydobyć, w jednym miejscu umieścić te najistotniejsze prawa i podporządkować wszystko, co się w sferze podatków działo będzie, regułą w karcie praw podatnika zawartych. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję panu posłowi. Oczywiście myśmy to zaproszenie na tą dzisiejszą konferencję wysłali także do ministra finansów, do przedstawicieli Ministerstwa Finansów, traktując to, że ten efekt prac mógłby być, powinien być, może być wykorzystany także przez Ministerstwo Finansów i w dniu dzisiejszym. Na samym początku naszej konferencji, naszego posiedzenia miał zabrać głos także pan profesor Włodzimierz Nykiel. Przywitałem pana profesora, ale głosu mu nie pozwoliłem zabrać. Będzie miał swój ważny punkt zasadniczy w którymś momencie, ale jednak bym poprosił pana, gdyby mógł pan jeszcze ze dwa słowa powiedzieć, zanim będziemy już prezentowali samą kartę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że system ochrony praw podatnika w Polsce po prostu wymaga wzmocnienia. Te prawa wymagają wzmocnienia. Dlaczego? Dlatego, że zarówno w toku stanowienia prawa podatkowego, jak i w toku stosowania prawa podatkowego dochodzi do naruszeń tych praw. No i proszę państwa, jeżeli rozejrzymy się po świecie, jeżeli popatrzymy na rozwiązania, jakie występują we współczesnych państwach, no to można powiedzieć, że dojrzałą i skuteczną formą ochrony tych praw we współczesnych państwach jest Karta Praw Podatnika. Trzeba powiedzieć, że Karta Praw Podatnika występuje w większości państw OECD. Ona zwykle jest albo aktem normatywnym, albo taką deklaracją administracji, która w lakoniczny, zwięzły sposób określa prawa podatnika i środki ich ochrony. My uznaliśmy, że w Polsce teraz potrzebna jest Karta Praw Podatnika jako akt normatywny, nie jako akt deklaratoryjny, nie jako dokument deklaratoryjny. Dlaczego? Bo taki dokument deklaratoryjny już po prostu jest. I większość podatników w ogóle nie wie o istnieniu tego aktu. Wobec tego okazał się zupełnie nieskuteczny. Ustawa zaś będzie prawem obowiązującym i będzie kształtowała rzeczywistość. Chcę powiedzieć, że Karta Praw Podatnika jest projektem ustawy zgłoszonym do Sejmu, który nawet został skierowany do pierwszego czytania. Polecam druk 137, więc ta karta w systemie parlamentarnych dokumentów funkcjonuje. My nie zaprzestaliśmy prac nad tą kartą. To, co państwo znajdą w tej książeczce, którą zachęcam tutaj do poczęstowania się, to już jest wersja nieco udoskonalona, bo myśmy nad tym po prostu dalej
pracowali. No i na zakończenie powiem tyle tylko, że w związku z tym, że jest ta książka, gdzie mamy i kartę, i uzasadnienie karty, i omówioną problematykę praw podatnika, a także jak wygląda ich ochrona w Polsce, to my nie będziemy szczegółowo omawiali wszystkich elementów karty, bo państwo mogą znaleźć potrzebne informacje w karcie. My się koncentrujemy na rzeczach najważniejszych, charakterystycznych i z taką myślą przyszliśmy na tę konferencję. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią dr Małgorzatę Sęk o pierwsze wystąpienie. To jest podstawowe założenie projektu Karty Praw Podatnika. Może pani Ewo, kilka tych publikacji także tym młodym ludziom, którzy weszli na salę i może, że też ta tematyka także ich zainteresuje. Myślę, panie profesorze, że możemy przekazać, pan profesor jest autorem tej książki i zawsze, jak ona gdzieś znajdzie, współautorem oczywiście, znajdzie gdzieś i swoich innych odbiorców, czytelników, to będziemy się bardzo cieszyli z tego powodu. Bardzo proszę, pani doktor. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, dziękuję w ogóle za możliwość przedstawienia założeń, tych podstawowych założeń, które stoją za projektem Karty Praw Podatnika przez nasz zespół przygotowanym. Proszę państwa, w pierwszej kolejności chciałam wyjaśnić, że Karta Praw Podatnika jest rozumiana generalnie jako tekst normatywny bądź deklaratywny, w którym po prostu w zwięzły sposób określone są podstawowe prawa podatników i odpowiadające im obowiązki organów podatkowych. Przy czym ten zbiorczy termin Karta Praw Podatnika jest używany na określenie nie tylko kart praw podatnika w tradycyjnym ujęciu, to znaczy dokumentów o charakterze deklaratywnym, w których to administracja podatkowa uznaje istnienie pewnych praw podatnika i deklaruje ich przestrzeganie, ale również tego zbiorczego terminu używa się, aby odnosić się do ustaw o prawach podatnika, to jest aktów normatywnych, w których władze ustawodawcze przyznają podatnikom pewne prawa, czy potwierdzają, powtarzają prawa wynikające już z innych aktów normatywnych różnego szczebla. Występują również tak zwane deklaracje praw podatnika, czyli dokumenty o charakterze typowo postulatywnym, które stanowią zestawienie pewnych oczekiwań podatników wobec administracji podatkowej, wobec wierzyciela podatkowego, wobec systemu podatkowego. I ten zbiorczy termin używany jest w tych trzech kontekstach. Jaką rolę przede wszystkim pełni karta praw podatnika? Taką kartę się przyjmuje po to, aby wzmocnić ochronę praw podatnika i do tego wzmocnienia ochrony praw podatnika dochodzi dzięki temu, że w jednym dokumencie mamy skonsolidowane, usystematyzowane i wyrażone w sposób możliwie zrozumiały te podstawowe prawa podatnika. Tak jak pan profesor Nykiel już wspominał, z przeprowadzonych badań prawnoporównawczych wynika, że we współczesnych państwach, we współczesnych systemach podatkowych występują karty o bardzo różnym charakterze, to znaczy czasami są to akty normatywne, czasami są to rzeczywiście deklaracje, które pochodzą od administracji podatkowej. Te karty podatkowe w praktyce w innych państwach występujące różnią też się swoją objętością, zakresem zastosowania, zakresem treściowym. Najczęściej mają formę odrębnych dokumentów, ale bywa również tak, że są to po prostu dostatecznie wyodrębnione części jakichś ogólnych ustaw odpowiadających naszej ordynacji podatkowej. Generalnie analiza rozwiązań, które są w innych państwach, wskazuje, że karty no, nie przyznają podatnikom danych praw, a raczej
raczej przystępnie wyjaśniają treść tych praw, które podatnicy już posiadają. Niekiedy takie karty zwiększają nieco zakres ochrony przysługującej podatnikom, wprowadzając nowe prawa, ale wyraźnie podkreśla się, to jest podkreślane zarówno przez przedstawicieli nauki, jak i przez praktyków prawa podatkowego, że nawet wtedy, kiedy karta powtarza jedynie prawa, które wynikają już z innych przepisów, pełni bardzo ważną rolę porządkującą, wzmacniającą, edukacyjną. Ona zwiększa zdecydowanie świadomość obowiązywania praw podatnika wśród samych podatników, ale także wśród świadomość wśród administracji podatkowej i świadomość tego, że te prawa podatnika należy szanować. I oczywiście taka karta praw podatnika stanowi też kontekst interpretacyjny dla innych przepisów prawa podatkowego. Można wyraźnie stwierdzić, że karta praw podatnika, choć jest nową instytucją, bo tak naprawdę lata 70. 80. ubiegłego wieku to jest to pojawienie się kart praw podatnika, ale w międzyczasie posiadanie takiej karty praw podatnika stało się już międzynarodowym standardem. Chociażby OECD rekomenduje swoim państwom członkowskim posiadanie takiej karty. A w ramach międzynarodowych projektów badawczych dotyczących ochrony praw podatnika, karta praw podatnika zaliczana jest do tak zwanych ram instytucjonalnych ochrony praw podatnika. Również w Polsce już kilkanaście lat temu dostrzeżono potrzebę wprowadzenia karty praw podatnika. Powstawały w międzyczasie projekty dokumentów, które swym zakresem treściowym odpowiadają istocie karty praw podatnika. Chociażby w 2001 roku, czyli dosyć dawno temu, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi przedstawiło projekt przepisów ogólnych ordynacji podatkowej, który zawierał treści charakterystyczne dla kart praw podatnika. To, o czym była już mowa, treści takie odpowiadające karcie praw podatnika znalazły się też w projekcie nowej ordynacji podatkowej opracowanym w 2017 roku przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Te treści niestety później z tego projektu zostały usunięte. Warto też zwrócić uwagę na to, co się działo w latach 2008-2011, kiedy to przedstawiciele nauki i praktyki prawa podatkowego zaangażowali się w taką inicjatywę czasopisma Prawo i Podatki, która doprowadziła do opracowania deklaracji praw podatnika. Ona została w 2011 roku przedstawiona w jej wersji końcowej. I ona została, ta deklaracja praw podatnika została poparta, to znaczy podpisana przez szerokie grono naukowców i praktyków prawa podatkowego. I to był taki swoisty zestaw oczekiwań społecznych wobec systemu podatkowego, wobec ustawodawcy, wobec administracji podatkowej, wobec sądów. Taki dokument wskazujący cel, do którego tworzący prawo podatkowe, stosujący prawo podatkowe powinni dążyć. W 2017 roku nasz zespół pod kierownictwem pana profesora Nykiela podjął swoje własne prace nad kolejnym projektem karty. Uzgodniliśmy koncepcję, podstawowe założenia tej karty. Oczywiście w swoich pracach czerpaliśmy z tych prac wcześniejszych, prac dotychczasowych, doświadczeń międzynarodowych, również na arenie międzynarodowej. Również pojawiły się pewne inicjatywy mające na celu opracowanie takich wzorców modelowych kart podatnika do tych zagranicznych prac również sięgnęliśmy. I tak jak zostało już wspomniane, już na bardzo wczesnym etapie pracy, po zapoznaniu się z doświadczeniami innych państw, stwierdziliśmy, że bardziej wskazane jest przyjęcie w Polsce karty w formie ustawowej. Choć wiąże się to z pewnym takim kompromisem, bo wymagania językowe stawiane tekstowi normatywnemu powodują, że ta karta w formie ustawowej będzie nieco mniej zrozumiała dla przeciętnego odbiorcy od karty w formie deklaracji. No, mimo tego, że za granicą najczęściej te karty mają formę
dokumentu pochodzącego od administracji podatkowej, ogólnie oceniane jest w skali międzynarodowej, że karty o charakterze normatywnym są zdecydowanie bardziej skuteczne. Zresztą polska administracja podatkowa, to o czym wspominał pan profesor Nykiel, opublikowała dokument, który pokrótce wyjaśnia podstawowe prawa i obowiązki podatników. On jest dostępny w internecie, ale no, obserwacja praktyki nie wskazuje na to, aby ten dokument jakoś oddziaływał intensywnie na rzeczywistość. No i wspomniana deklaracja praw podatnika z 2011 roku no, również no, nie uzdrowiła polskiej praktyki podatkowej, dlatego potrzebujemy karty w formie ustawowej, bo taka karta może ułatwić podatnikowi dochodzenie jego praw przed organami podatkowymi czy sądami. Zyskuje on możliwość powołania znanej mu, zrozumianej karty jako podstawy prawnej. Poza tym zgodność działań organów podatkowych z postanowieniami takiej karty mającej formę ustawową podlega kontroli sądów administracyjnych. Stwierdzenie naruszenia postanowień takiej karty może prowadzić do uchylenia rozstrzygnięcia i samo zagrożenie takim skutkiem może istotnie zmotywować organy podatkowe do odpowiedniej dbałości o poszanowanie praw podatnika. Poza tym tylko forma ustawowa jako pewnego rodzaju samozwiązanie się prawodawcy może tak naprawdę poprawić praktykę tworzenia prawa podatkowego, która obecnie no, niestety nie zabezpiecza odpowiednio praw polskiego podatnika. Opracowując tą kartę, tak jak o tym już była mowa, co do zasady nie dążyliśmy do przyznania podatnikom nowych praw. Raczej chodziło o to, aby dostatecznie klarownie wyrazić, usystematyzować te prawa wynikające już z konstytucji, ustaw zaliczanych do proceduralnego i materialnego prawa podatkowego. Przyjęliśmy, że nawet jeżeli karta powtarza prawa, które wynikają z innych przepisów, to komunikuje je w inny sposób, bardziej dostępny, zrozumiały, zauważalny dla podatnika, dla administracji podatkowej. W pewnych obszarach karta będzie potwierdzała też prawa, których obowiązywanie nie powinno już teraz budzić wątpliwości, a jednak jest podważane przez organy podatkowe. Czasami również uzupełniamy dotychczasowy katalog praw podatnika. Pojawia się domniemanie dobrej wiary podatnika, rzetelności realizacji przez podatnika obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podatnicy zyskują prawo do dobrego prawa podatkowego, w szczególności jasnego, zrozumiałego prawa podatkowego, odpowiednio wyważającego interes podatników i wierzyciela podatkowego. Istotną nowością są też unormowania dotyczące kontroli przestrzegania praw podatnika. Chcemy po prostu wzmocnić ochronę dotychczasowych i nowych praw podatnika generalnie te postanowienia zawarte w karcie, one ze swej istoty są bardziej ogólne i one podlegają uszczegółowieniu w innych przepisach, mogą być stosowane bezpośrednio, samodzielnie, mogą być stosowane łącznie z innymi normami, mogą stanowić też kontekst interpretacyjny dla całego systemu prawa podatkowego. Chodzi o to, aby ogólnie zwiększyć świadomość obowiązywania praw podatnika. Podatnicy nie zawsze mają chęć zapoznania się z tak obszernymi dokumentami jak ordynacja podatkowa. Ważne jest to, aby dostarczyć im taki dokument, który w skrócie prezentuje ich prawa. Slajd się chyba nie chce przełączyć. Coś się zawiesiło w prezentacji. Proszę Państwa, generalnie jeżeli chodzi o samą strukturę, dziękuję bardzo, o strukturę karty, to ta karta odnosi się zarówno do etapu stanowienia, jak i stosowania prawa podatkowego. Ona została podzielona dla czytelności, dla zwiększenia przejrzystości. Podzielono ją na rozdziały, możecie Państwo te rozdziały prześledzić na slajdzie. Poszczególne prawa podatnika służące ich realizacji, nakazy i zakazy adresowane do organów władzy publicznej, organów podatkowych, organów ustawodawczych, sądowych ujęto w 27 artykułach, czyli trzon kart stanowi te 27 artykułów. W artykule pierwszym określono zakres podmiotowy ustawy, obejmując jej postanowieniami nie tylko
nie tylko podatników, ale wszelkie podmioty, których prawa i obowiązki są regulowane przepisami prawa podatkowego, czyli również płatników, inkasentów, osoby trzecie czy następców prawnych, a w ostatnim z kolei artykule 28 uregulowano zagadnienie wejścia w życie, czyli artykuły 2 do 27 to jest ten trzon ustawy i postaramy się Państwu wraz z panem profesorem Nykiedem zaprezentować te podstawowe założenia. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo pani doktor i bardzo proszę teraz pana profesora Włodzimierza Nykiela, Karta Praw Podatnika, część pierwsza. Ja, proszę państwa, przedstawię państwu pierwszą część Karty Praw Podatnika. Zwracając uwagę na, tak jak powiedziałem, ważniejsze bądź charakterystyczne elementy treści karty. Może, proszę państwa, warto w punkcie wyjścia przypomnieć pewne elementarne liczby dotyczące budżetu państwa. Otóż jeśli spojrzymy na ostatnie 10 budżetów, to do 2019 roku podatki stanowiły około 92-91 z groszami procent dochodów ogółem. A więc, proszę państwa, budżet po prostu stoi na podatkach. W ostatnich budżetach troszkę jest mniej, sięga 90%, trochę poniżej jest 90%, ale to nie zmienia podstawowej oceny, zgodnie z którą to podatki decydują o obliczu budżetu. Z drugiej strony można powiedzieć tak, nakładanie podatków jest ograniczeniem prawa własności i wolności. I z drugiej strony podatki są czymś naturalnym w całym współczesnym świecie. Natomiast prawa podatnika, które należą do praw człowieka, ograniczają władztwo państwa, dążąc do osiągnięcia pewnej równowagi między potrzebami finansowymi państwa a prawami jednostki. Na ekranie państwo mają preambułę, z której wynika, że ta proponowana przez nas ustawa jest wyrazem założenia, że państwo i samorząd terytorialny, szanując prawa człowieka, są zobowiązane do dbałości o prawa podmiotów, które umożliwiają ich działanie, ponosząc ciężary i świadczenia publiczne, w tym zwłaszcza podatki. Bo to podatnicy umożliwiają działanie państwa i działanie samorządu terytorialnego. Działanie państwa i samorządu terytorialnego. Celem tej naszej ustawy jest zapewnienie należytej ochrony praw podatników, która zawsze wymaga odpowiedniego wyważenia interesu publicznego i prywatnego w prawie podatkowym. Ustawa ma również na celu podniesienie świadomości społecznej praw podatnika. Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że okazuje się, i to jest już jasne we współczesnych państwach, że zwykłe narzędzia polegające na publikowaniu aktu prawnego w dziennikach ustaw i ich odpowiednikach nie wystarcza, by dotrzeć do podatników z ważnymi dla nich treściami. Nie wystarcza. No proszę państwa, jeżeli byśmy zachęcali podatników, żeby
studiowali ordynację podatkową po to, żeby się dowiedzieć, jakie mają prawa, no to myślę, że jeśli podatnik weźmie do ręki i zobaczy kilkaset artykułów formułowanych w języku prawnym, trudnym języku prawnym, to dość szybko zrezygnuje z takiego zapoznawania się. Karta ma być komunikatem o wiele prostszym, lakonicznie trafiającym za pomocą prostego, lakonicznego języka do podatnika. Chcę powiedzieć, że stanowisko wobec naszego projektu zajął Rzecznik Praw Obywatelskich, który dodatnio ocenił projekt i podkreślał to, że ta karta jest zrozumiała dla zwykłego człowieka. Proszę Państwa, jaki jest zakres podmiotowy ustawy? Bo tytuł karty podmiotowo wskazuje na podatnika. Jest to Karta Praw Podatnika. Ale unormowania ustawy stosuje się do podatników, ale również innych podmiotów, których prawa i obowiązki są określane przepisami prawa podatkowego, w tym płatników, inkasentów, osób trzecich, następców prawnych. Wobec tego zawsze ilekroć w karcie używa się określenia, jest mowa o podatniku, rozumie się przez to również inne podmioty. W grę może wchodzić także inny podmiot, którego prawa i obowiązki są określone przepisami prawa podatkowego. Proszę Państwa, ponieważ jak mówiłem, problemem, dużym problemem jest dotarcie z informacją do podatników, to niemało miejsca poświęcone jest owej komunikacji z podatnikiem. Dlatego w artykule drugim przewidujemy, że organy podatkowe publikują na swoich stronach internetowych kartę praw podatnika. Czyli podatnik klika na stronę internetową takiego czy innego organu podatkowego i ma treść karty. Co więcej, wszczynając postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową lub kontrolę celno-skarbową, organy podatkowe mają obowiązek doręczyć podatnikowi egzemplarz karty. Chcę powiedzieć, że to nie jest nasz oryginalny pomysł, bo we Francji od wielu lat przy okazji kontroli wręcza się podatnikowi zestaw informacji o jego prawach. Proszę Państwa, rozdział kolejny to jest, proszę Państwa, prawo do dobrego prawodawstwa, podatkowego. Tutaj rzecz wygląda tak, że są takie karty, które zajmują się tylko prawami podatnika w odniesieniu do stosowania prawa podatkowego. Ale w prowadzonych badaniach już się wskazuje, że to mało. Że powinno się także zwracać uwagę na to, jak jest stanowione prawo podatkowe. Proszę Państwa, u nas jest to szczególny problem. Otóż, proszę Państwa, w artykule trzecim
naszego projektu czytamy, że prawo podatkowe tworzone jest z poszanowaniem konstytucyjnie określonych praw i wolności ekonomicznych z uwzględnieniem zarówno interesu publicznego, jak i prywatnego, w tym zwłaszcza przez odpowiednie konsultowanie projektów przepisów prawa podatkowego. Proszę Państwa, w drugim ustępie tego artykułu wprowadzamy prawo, które dotąd u nas nie funkcjonuje. Mianowicie czytamy w tym ustępie drugim, że podatnik ma prawo do konsultacji społecznych w sprawie projektów przepisów prawa podatkowego i że wszystkie projekty, to jest trzeci już ustęp, wszystkie projekty przepisów prawa podatkowego, w tym zwłaszcza projekty poselskie, są poddawane konsultacjom z udziałem podatników, przedstawicieli organizacji społecznych, samorządowych i gospodarczych oraz samorządu zawodowego. Proszę Państwa, w Polsce mamy duży problem z legislacją podatkową. Począwszy od pierwszych kroków projektu, od zgłoszenia projektu, mamy do czynienia z licznymi wadami. W prawie podatkowym bardzo często mamy niską jakość projektów, zwłaszcza wielkich projektów nowelizujących. Proszę Państwa, jeden z takich dużych projektów nowelizujących cały szereg ustaw z 2018 roku pokazano profesorowi Bralczykowi. No i profesor Bralczyk powiedział tak: błędy gramatyczne, wielopiętrowe zdania, kaskadowe odesłania, nielogiczne definicje. Tak wygląda projekt nowelizacji ustaw podatkowych w wersji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. Proszę Państwa, dalej profesor Bralczyk powiedział: zaplątanie sprzyja nielogiczności, nielogiczność sprzyja niegramatyczności, a wszystko to łączy się ze sobą, tworząc niezrozumiałą, piętrową konstrukcję. On tam w jakimś momencie powiedział, że on po prostu tego nie rozumie, co tu jest. No i teraz Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu o tym samym projekcie, wielkim projekcie z 2018 roku, Państwo pamiętają na pewno, ile to, jak wiele ustaw wtedy zmieniono, to Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu, czyli organ tutaj wewnętrzny, prawda, który ma pomagać, stwierdza: należy dokonać korekty, proszę Państwa, uwaga, ja się nie mylę, kilkuset przecinków, żeby zapewnić poprawność językową. Proszę sprawdzić, bo ja to ze stenogramu prac komisji, w której pracach notabene uczestniczyłem. Kilkaset przecinków. Tyle warstwa językowa. Teraz, proszę Państwa, druga sprawa to konsultacje. Chcę na początku powiedzieć, że konsultacje społeczne pełnią różne funkcje, ale dla mnie dwie z nich wysuwają się na pierwszy plan. Przede wszystkim konsultacje włączają społeczeństwo, w wypadku prawa podatkowego włączają podatników, w procesy stanowienia prawa, a więc pełnią funkcję partycypacyjną, istotną dla mechanizmu funkcjonowania demokracji. Proszę Państwa, społeczeństwo, podatnicy nie mają innego wpływu na kształt prawa, jak
wrzucenie kartki wyborczej. I na tym się właściwie kończy. Konsultacje włączają społeczeństwo, w tym przypadku podatników, w proces stanowienia prawa. Ale proszę Państwa, druga kwestia jest dla nas niezwykle ważna. Mianowicie konsultacje poprawiają jakość merytoryczną, a także formalną projektów i umożliwiają to dobre wyważenie interesu publicznego i prywatnego. Więc dlatego moim zdaniem to prawo do konsultacji ma bardzo duże znaczenie. A jak u nas to wygląda? No niestety w polskiej praktyce legislacyjnej można ostatnio zaobserwować redukcję znaczenia konsultacji. Przykład. Wzrosła liczba projektów poselskich, które nie wymagają konsultacji, zgłaszanych przez posłów większości sejmowej. Ja już nie chcę rozwijać tego wątku, że wiele wskazuje na to, bo to jest do udowodnienia, że część tych projektów w rzeczywistości powstaje w Ministerstwie Finansów. Ale to zostawmy, bo trochę jest mało czasu. A więc unika się konsultacji. A tam, gdzie one występują, to często są bardzo krótkie terminy, które nie pozwalają na pełną i rzetelną ocenę projektu. To czasami są to konsultacje pozorowane. I chcę powiedzieć, że to jest widoczne z dużej odległości, to co u nas się dzieje. Mianowicie, będąc posłem, miałem w rękach taki dokument, zalecenie Rady w sprawie Krajowego Programu Reform Polski na 2019 rok. W tym zaleceniu z Brukseli wypomina nam się po prostu, że należy zwiększyć faktyczną rolę konsultacji. Więc sprawa cała no, jest, powiedziałbym, widoczna. Naszemu ustawodawcy generalnie zarzuca się to, i to widzimy, że proces legislacyjny toczy się zbyt szybko. Zdarza się, proszę Państwa, że dążenie do uchwalenia przepisów podatkowych czy ich zmian w możliwie najkrótszym terminie prowadzi następnie do konsultacji społecznych w sprawie objaśnień do nowych przepisów. Więc ponieważ przepisy same są takiej jakości, którą trudno zaakceptować, to później się wymyśla, żeby przeprowadzić konsultacje w sprawie objaśnień do tych projektów. Proszę Państwa, jeden z profesorów pisze o nowym zawodzie i nazywa go śledczy zmian legislacyjnych. Ten zawód powstał dlatego, że tytuły ustaw mają się nijak do zawartości. A proszę Państwa, jak jest w prawie podatkowym? Proszę bardzo. Przykładem takiego zjawiska jest ustawa uchwalona w lipcu 2016 roku, ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Proszę Państwa, ona zawiera tylko podatek, ale nazywa się ustawą o aktywizacji przemysłu. To jest tak, jakbyśmy ustawę o podatku dochodowym nazwali ustawą o aktywizacji społecznej. To mniej więcej tak się ma jedno do drugiego. Proszę Państwa, w każdym razie wiele
dotykających dotkliwie podatnika zjawisk zaczyna się w procesie stanowienia prawa. Zaczyna się w procesie stanowienia prawa. Stąd akcentuję, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy w naszej karcie praw podatnika, jedna z ważniejszych dotyczących uchwalania prawa podatkowego. Proszę Państwa, dobre prawo podatkowe musi gwarantować podatnikowi pewność, mówi o tym artykuł 4. Pewność w prawie podatkowym to ochrona praw nabytych, interesów w toku, także upływ odpowiednio długiego czasu między urzędowym ogłoszeniem przepisu a jego wejściem w życie, tak by podatnik mógł przygotować się do nowego stanu prawnego, odpowiednio układając swoje sprawy. Długość tego okresu powinna zawsze zależeć od tego, jak liczne i poważne są zmiany wprowadzane. Proszę Państwa, obserwacja sytuacji w zakresie stanowienia prawa podatkowego, mam nadzieję, że Państwa obserwacja to potwierdza, jest taka, że jeśli chodzi o vacatio legis, to szczególnie istotne problemy występują wtedy, kiedy chodzi o duże akty prawne, wielkie ustawy nowelizujące duże obszary prawa podatkowego. I tu się zbiega wiele rzeczy. Tutaj mamy do czynienia ze złą legislacją, ale po drugie, krótkie vacatio legis uniemożliwia podatnikowi dostosowanie się do tych zmian. Proszę Państwa, ostatnim przykładem bardzo złej legislacji, do której to złej legislacji przyznali się nawet autorzy, jest Polski Ład. Notabene nazywać coś takiego Polskim Ładem to jest oddzielna sprawa. Jeden z autorów piszących o Polskim Ładzie pisze tak. Pozorowane konsultacje społeczne projektu, wprowadzanie znacząco zmienionego przedłożenia pod obrady Sejmu, urągające zasadom przyzwoitości tempo prac nad ustawą, dodawanie pomiędzy kolejnymi czytaniami przygotowanych na kolanie poprawek. Tak to, proszę Państwa, wyglądało. Brak czasu na przygotowanie opinii przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu i RCL. To wszystko doprowadziło do powstania aktu prawnego, w którym roi się od błędów, sprzeczności, niedoróbek, pułapek dla podatników. Proszę Państwa, myśmy zorganizowali taką konferencję u nas w Łodzi na temat Polskiego Ładu w grudniu i był referat. Pułapki dla podatników. Chcę Państwu powiedzieć, że nie był to najkrótszy referat. Nie był to najkrótszy referat. No i proszę Państwa, z jednej strony taka jakość, z drugiej niemożliwość dostosowania się przez podatników ze względu na krótkie vacatio legis. Jeśli chodzi o organy podatkowe i ich działania, to one nie powinny bez uzasadnionej przyczyny odstępować od utrwalonej praktyki, to jest jasne. Bo chodzi o to, żeby podatnik mógł wiedzieć, czego ma się spodziewać. Proszę Państwa, artykuł 5 stanowi, że
dobre prawo podatkowe musi być jawne dla podatnika. Podatnik w każdym czasie musi mieć możliwość zapoznania się z treścią przepisów prawa podatkowego w aktualnym brzmieniu. W obliczu częstych zmian przepisów prawa podatkowego konieczna jest urzędowa publikacja ujednoliconych tekstów aktów prawnych. Nie mylić tego z tekstem jednolitym, których właśnie dlatego, że często brakuje, to trzeba wprowadzić to, o czym ja teraz mówię. I tym obowiązkiem u nas w karcie jest obciążony minister finansów. Jawność dla podatnika to także tworzenie i przyjmowanie przepisów prawa podatkowego w ramach jawnych procedur prawodawczych. Wśród składowych jawności procedur tworzenia i przyjmowania przepisów szczególną uwagę należy zwrócić na publikowanie rządowych założeń i projektów przepisów prawa podatkowego z odpowiednim wyprzedzeniem w celu poddania ich konsultacjom. Chcę powiedzieć, że jeżeli podatnik ma szansę szybko dowiedzieć się o projekcie, to już przynosi to dla niego pewne korzyści. Jeśli nie jest projektem zaskakiwany. Proszę Państwa, dobre prawo podatkowe oczywiście musi być komunikatywne, zrozumiałe i jasne. Nie osiągnęliśmy takiego poziomu, ale to nie znaczy, że trzeba rezygnować z prawa podatnika do zrozumiałego i jasnego prawa podatkowego. Proszę Państwa, w projektowanych przez nas przepisach mowa o informacjach udzielonych w przewidzianej w prawie formie, na przykład w formie interpretacji indywidualnej, interpretacji ogólnej, objaśnień podatkowych, aby odpowiednio wyważyć interes publiczny i prywatny, a zarazem zwiększyć pewność co do przypadków, gdy ochrona przysługuje. W szczególności zastosowanie się do udzielonej w przewidzianej prawem formie informacji, której skutkiem była nieprawidłowa realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa podatkowego, nie może być podstawą do zastosowania żadnych sankcji podatkowych, karnych lub karnych skarbowych. Całą odpowiedzialność za jakość, za złą jakość przepisów musi ponosić prawodawca. A zatem nie dające się osiągnąć wątpliwości, rozstrzygnąć wątpliwości na korzyść podatnika należy tłumaczyć na korzyść podatnika. Proszę Państwa, w kolejnym rozdziale zatytułowanym Prawo do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z ustaw podatkowych myślę, że warto, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że to prawo podatnika jest na świecie traktowane jako fundament systemu podatkowego. Autor jednej z najbardziej znanych na świecie książek na temat praw podatnika, Duncan Bentley, pisze, że podatnik ma prawo do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z ustawy, co oznacza, że on musi zapłacić nie mniej, ale i nie więcej niż wynika z ustawy. Warto sobie zdać sprawę z tego, że większość spraw, jakie mają podatnicy, większość konfliktów z organem podatkowym, to są konflikty o wysokość podatku. I podatnik musi mieć możliwość skorzystania z
postępowania administracyjnego, postępowania sądowego w sprawach podatkowych, ale pamiętajmy, że muszą tutaj być skorelowane z tym prawem pewne instytucje. Jakie? Prawo do korekty złożonej deklaracji i ewentualnie innych dokumentów. Musi być prawo do otrzymania zwrotu nadpłaty w rozsądnym terminie. Musi być prawo do ochrony przed podwójnym opodatkowaniem. Oczywiście generalnie rzecz biorąc o tym ja mówię. No i tak jak powiedziałem wcześniej, musi mieć prawo do zainicjowania postępowania w celu stwierdzenia, czy doszło do tego naruszenia, czy doszło do powstania, nadpłat. Ulgi i zwolnienia, proszę Państwa. Przesłanki zastosowania ulg i zwolnień powinny być jasno i precyzyjnie określone w przepisach, co wynika z naszego projektu z artykułu 8. Spełnienie tych przesłanek daje podatnikowi prawo do skorzystania z ulg i zwolnień i organy podatkowe nie mogą w sposób arbitralny pozbawiać podatnika tego prawa, kierując się nieprawidłowym założeniem, że ulga to jest rozwiązanie wyjątkowe, a interes publiczny wymaga pobrania podatku w możliwie najwyższej kwocie. Interes publiczny wymaga bowiem pobrania podatku tylko w prawidłowej kwocie wynikającej z przyjętych w ramach mechanizmów demokratycznych przepisów podatkowych. Prawa podatnika muszą pozostawać w równowadze, także czasowej, z prawami organów podatkowych. Odnosi się to zarówno do stanowienia, jak i stosowania prawa. Państwo pamiętają taką sytuację, kiedy prawo do skorzystania z ulgi tej małżeńskiej, z tego wspólnego rozliczenia małżonków, przysługiwało podatnikowi właściwie do momentu złożenia zeznania. Później już nie. W końcu się z tego wycofano. Ale znamy także sytuacje, w których organy podatkowe starają się traktować ulgi i zwolnienia jako coś wyjątkowego i stosują zawężającą wykładnię. Więc to jest, proszę Państwa, sprawa bardzo istotna. Podatnik jako słabsza, podporządkowana strona stosunku prawno-podatkowego ma prawo do domniemania rzetelności i dobrej wiary, o czym mowa w rozdziale 4. Prawo podatkowe jako gałąź ingerencyjna, podobnie jak prawo karne, musi ustanawiać domniemania służące ochronie podatnika. Proszę Państwa, deklarację złożoną przez podatnika należy uważać za prawidłową, dopóki organ podatkowy zgodnie z regułami postępowania dowodowego i prawidłowego rozumowania nie wykaże jej nieprawidłowości. Również dokonanie skutecznej korekty deklaracji pozbawia poprzednio złożoną deklarację waloru prawidłowości. Proszę Państwa, ten przepis stanowi też o rozstrzyganiu na korzyść podatnika wątpliwości co do stanu faktycznego, których nie udało się usunąć, mimo przeprowadzenia wyczerpującego postępowania dowodowego. A więc także wątpliwości dotyczących stanu faktycznego nie można tłumaczyć na niekorzyść podatnika. Trzeba tłumaczyć na korzyść
podatnika. Proszę Państwa, artykuł 10 wprowadza nową jakość normatywną, uregulowane wprost, bo powiedzmy, że z tym domniemaniem prawdziwości deklaracji, no to mamy do czynienia, prawda, nawet można powiedzieć, że się do tego jakoś tam trochę przyzwyczailiśmy, ale artykuł 10 wprowadza nową jakość normatywną, uregulowane wprost domniemanie działania podatnika w dobrej wierze, a zatem domniemanie, że podatnik nie wiedział i mimo dochowania odpowiedniej staranności nie mógł wiedzieć o nieprawidłowościach w realizacji obowiązków z zakresu prawa podatkowego przez niego bądź jego kontrahentów, czy o oszustwach podatkowych popełnionych przez tych drugich. Domniemanie to zostaje obalone, jeżeli organ podatkowy wykaże, że podatnik działał w złej wierze. To jest, proszę Państwa, z jednej strony treść normatywna, ale z drugiej strony to jest także kultura podejścia do podatnika zakładająca, że urzędnik zawsze winien zakładać, że ma do czynienia z uczciwym człowiekiem, dopóki nie obali tego twierdzenia. Proszę Państwa, artykuł 11. Artykuł 11 dotyczy ochrony danych podatnika oraz prawa dostępu do dotyczących go danych będących w posiadaniu organów podatkowych. Organy podatkowe mogą gromadzić i przetwarzać jedynie takie informacje dotyczące podatnika i jego spraw, które pozostają w odpowiednim związku z realizacją jego obowiązków podatkowych. Obowiązuje zatem zakaz gromadzenia i przetwarzania danych na zapas, bez odpowiedniego uzasadnienia. Organy podatkowe mogą wykorzystywać informacje dotyczące podatnika tylko w zakresie dozwolonym prawem. Oczywiście ochrona słusznego interesu podatnika wymaga, by miał on dostęp do informacji dotyczących jego samego i jego spraw. Proszę Państwa, w artykule 12 nałożono na organy podatkowe obowiązek zachowania informacji dotyczących podatnika i jego spraw w tajemnicy. Przekazanie innym podmiotom informacji jest dozwolone tylko w przypadkach i w zakresie przewidzianych ustawami. Zapewnienie poufności to spoczywający na organach podatkowych obowiązek ochrony danych podatnika przed nieuprawnionym dostępem. Proszę Państwa, tutaj mamy także ustęp trzeci, którego nie było w projekcie karty. Nie ma w tym projekcie karty, który jest w Sejmie. Mianowicie ze względu na cyfryzację w obszarze prawa podatkowego i związane z tym zagrożenia dla poufności informacji, no bo przez olbrzymia ilość danych jest przekazywana od podatnika organom podatkowym w sposób elektroniczny dzisiaj. Olbrzymia. Kiedyś opieraliśmy się na zaufaniu do poczty, że jak wyślemy poleconym, prawda, to ta poczta nam gwarantuje nie tylko to, że ta przesyłka dojdzie, ale także, że ona jest bezpieczna. Nikt do niej nie będzie zaglądał. A zatem, proszę Państwa, jest przepis, który mówi, że organy podatkowe chronią informacje dotyczące podatnika i jego spraw
przed nieuprawnionym dostępem i to podczas przesyłu danych, podczas przesyłu, podczas przechowywania danych, podczas przetwarzania danych z wykorzystaniem sieci i systemów teleinformatycznych. Ja w tym miejscu przerywam. Dziękuję bardzo i... Bardzo dziękuję panie profesorze i bardzo proszę ponownie panią dr Małgorzatę Sęk, aby omówiła drugą część karty praw podatnika. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, pozwolicie, że zacznę od zmiany slajdu. Poprosiłabym o zmianę slajdu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, rozdział szósty karty poświęcony jest prawie podatnika do rzetelnego postępowania administracyjnego oraz sądowego w sprawach podatkowych. To, aby ze swoich praw podatnik mógł korzystać, zależy od tego, jak te prawa będą realizowane w toku procedur administracyjnych, w toku procedur sądowych. Chodzi o to, aby w toku tych procedur przestrzegane były wszystkie reguły proceduralne, aby prawidłowo interpretowano, stosowano przepisy proceduralne, też przepisy materialnego prawa podatkowego. Chodzi o to, aby w procedurach tych cały czas odpowiednio wyważano interes publiczny i słuszny interes podatnika, aby organy działały w sposób mający budzić zaufanie podatnika, w sposób racjonalny, przewidywalny, kierując się zasadami bezstronności, równego traktowania. Artykuł 14 stanowi z kolei, że postępowanie administracyjne w sprawach podatkowych ma być efektywne. To znaczy organy mają działać w sprawie wnikliwie, szybko, mają dążyć do ograniczenia nie tylko kosztów własnych, kosztów ponoszonych przez administrację podatkową, ale także kosztów ponoszonych przez podatnika. My tutaj stanowczo podkreślamy, że nadmiernie długie oczekiwanie na rozstrzygnięcie sprawy podatkowej, ono jest zarówno zagrożeniem dla interesu podatnika, jak i dla interesu wierzyciela podatkowego. Dlatego tak ważne jest to, aby te postępowania w sprawach podatkowych nie były dotknięte przewlekłością. Artykuł 15 jest ważną gwarancją przewidzianą dla podatnika. Gwarancją, w ramach której wyraźnie postanowiono, że materiały zgromadzone niezgodnie z przepisami nie mogą stanowić dowodów w postępowaniu w sprawach podatkowych. To jest taki wymóg, który jest wymogiem podstawowym w demokratycznym państwie prawnym. Państwo nie może po prostu odnosić korzyści procesowych z działań, które są niezgodne z prawem i podatnika przed takimi sytuacjami należy chronić. Artykuł 16 dotyczy prawa podatnika do tego, aby być informowanym o czynnościach podejmowanych wobec niego przez organy podatkowe oraz przesłankach, motywach, którymi organy podatkowe kierują się podejmując te działania, podejmując rozstrzygnięcia. Podatnik ma mieć zapewniony dostęp do akt sprawy w postępowaniu administracyjnym, w postępowaniu sądowym, ale co istotne, podkreślamy tutaj, jeżeli chodzi o przekazywanie podatnikowi informacji, ten podatnik ma prawo do tego, aby udzielona mu informacja, aby uzasadnienie rozstrzygnięcia oraz informacja udzielona mu w zakresie zgromadzonego materiału, dokonanych ustaleń faktycznych w toku postępowania, by ta informacja była po prostu zrozumiała, była wyczerpująca, aby nie był to taki tekst, który dla niego pozostaje niekomunikatywny. Także bardzo podkreślamy to, aby ta komunikacja między podatnikiem a organem podatkowym była komunikacją dla podatnika zrozumiałą. Artykuł 17 mówi o tym, że podatnik ma prawo do bycia reprezentowanym w postępowaniu administracyjnym i sądowym w sprawach podatkowych. Stanowi również o tym, że
musimy zapewnić możliwość skorzystania z takiej profesjonalnej reprezentacji także osobom, które nie posiadają wystarczających środków finansowych do tego, aby we własnym zakresie sfinansować tą pomoc udzielaną przez adwokata, radcę prawnego czy doradcę podatkowego. I dostrzegając też tą bardzo istotną rolę, jaką w systemie, w prawidłowym funkcjonowaniu systemu podatkowego pełnią doradcy podatkowi, profesjonalni pełnomocnicy, w artykule 17 wprowadzono takie nowe uprawnienie dla tej kategorii pełnomocników, prawo zgłaszania ministrowi finansów dostrzeżonych przypadków rażącego naruszenia praw podatnika, i to uprawnienie koreluje z kolei z takim obowiązkiem, który wprowadzono do artykułu 26, obowiązkiem informacyjnym ministra finansów, który ma składać sprawozdanie o przestrzeganiu praw podatnika, corocznie ma takie sprawozdanie składać Sejmowi, i w takim sprawozdaniu ma uwzględnić między innymi informacje o naruszeniach praw podatnika przekazane przez pełnomocników profesjonalnych. To jest taki element systemu kontroli przestrzegania praw podatnika. Na konieczność wprowadzenia takiego systemu kontroli przestrzegania praw podatnika wskazują również wyniki badań prawno-porównawczych. Rozdział 7 dotyczy prawa do zaskarżania rozstrzygnięć. Gdybym mogła prosić o przerzucenie slajdu. System się zawiesił. Proszę Państwa, rozdział 7 to prawo do zaskarżania rozstrzygnięć w sprawach podatkowych. Przede wszystkim, aby z tego prawa podatnik mógł skorzystać, musi być w sposób zrozumiały, w sposób rzetelny, poinformowany o tym, jakie środki zaskarżenia mu przysługują. Artykuł 19 stanowi o tym, że podatnik ma prawo do zainicjowania kontroli instancyjnej, czyli prawo do wniesienia środka zaskarżenia, które będzie skutkował ponownym rozpatrzeniem i rozstrzygnięciem sprawy przez organ podatkowy. Ma również prawo do zainicjowania kontroli sądowej dotyczącego go rozstrzygnięcia przez niezależny sąd w toku dwuinstancyjnego postępowania sądowego. Nowością normatywną zdecydowaną jest to, że chcielibyśmy, aby podatnik mógł zaskarżyć rozstrzygnięcie podatkowe bezpośrednio do sądu z pominięciem kontroli instancyjnej, bo to może potencjalnie prowadzić do szybszego, ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Jest to również rozwiązanie wzorowane na dobrych praktykach występujących w innych jurysdykcjach podatkowych, gdzie wiele jurysdykcji podatkowych przewiduje możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia podatkowego bezpośrednio do sądu, bez konieczności wszczynania tej procedury wewnątrz struktur administracji, według założenia takiego, że dajemy podatnikowi możliwość szybszego przeniesienia sprawy na forum sądowe. Co do postanowień kolejnego artykułu, artykuł 21 wyraźnie przewiduje, że podatnik, który korzysta z prawa do zaskarżenia rozstrzygnięć, nie może, że skorzystanie z takiego środka zaskarżenia nie może pogarszać sytuacji podatnika zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i sądowym, czyli nie można orzekać na niekorzyść podatnika, nie można ograniczać jego uprawnień ani rozszerzać jego obowiązków względem tych określonych w zaskarżonym rozstrzygnięciu. Chodzi o to, żeby podatnik nie obawiał się kwestionowania rozstrzygnięć, które uważa za nieprawidłowe, nie miał takiego poczucia ryzyka, że jego sprawa może zostać rozstrzygnięta w sposób dla niego jeszcze bardziej niekorzystny niż to rozstrzygnięcie pierwotne, które uważa za nieprawidłowe. Artykuł 22. Aby efektywne tak naprawdę były środki zaskarżenia przeciwko wykonalności decyzji, ważne jest to, aby środki egzekucyjne nie były stosowane przez rozpatrzeniem ewentualnych środków zaskarżenia na wykonalność decyzji, czyli może podatnik kwestionować wykonalność decyzji i wtedy nie powinny być środki egzekucyjne wdrażane. Artykuł 23
obowiązek miarkowania sankcji, to aby wszelkie sankcje były proporcjonalne, zarówno sankcje o charakterze administracyjnym, sankcje podatkowe, sankcje karne, karne skarbowe, one powinny być proporcjonalne do wagi naruszenia, jakiego podatnik się dopuścił. No i oczywiście wykluczamy możliwość stosowania podwójnych sankcji za ten sam czyn. Prawo do naprawienia szkody wyraźnie przewiduje tutaj prawo do naprawienia szkody, która powstała wskutek niezgodnego z prawem działania organów podatkowych, ale również szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem zaniechaniem organów podatkowych, czyli wtedy, kiedy nie podjęły one przewidzianych prawem działań czy rozstrzygnięć, czy nie podjęły tych działań bądź rozstrzygnięć w odpowiednim czasie. Wreszcie rozdział 10 poświęcony właśnie zagadnieniu kontroli przestrzegania praw podatnika. Na to zwraca się uwagę, że aby karta była skutecznym instrumentem ochrony praw podatnika, aby prawa podatnika były ogólnie skutecznie chronione, potrzebujemy mechanizmów kontroli społecznej i politycznej po to, aby motywować zarówno organy podatkowe, jak i też prawodawcę do przestrzegania postanowień karty w procesie stosowania, ale i tworzenia przepisów prawa podatkowego. 25 artykuł nakłada na sąd administracyjny obowiązek informowania ministra finansów o dostrzeżonych, rażących naruszeniach przepisów prawa przez organy podatkowe. Tak samo to, o czym już wspominałam, pełnomocnicy profesjonalni mieliby możliwość również informowania o takich rażących naruszeniach praw podatnika, informowania ministra finansów, a ten minister finansów z kolei corocznie składałby Sejmowi sprawozdanie o stanie przestrzegania praw podatnika, w którym to sprawozdaniu musiałby się odnieść do tych zgłaszanych mu przez sądy oraz zgłaszanych przez pełnomocników profesjonalnych naruszeń. Tak samo elementem kontroli nad poziomu przestrzegania przepisów prawa podatkowego, w tym przestrzegania praw podatnika, są uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, który działając w celu zapewnienia skutecznej ochrony praw podatnika ma zgodnie z kartą prawo wglądu do akt postępowania administracyjnego i sądowego w sprawach podatkowych, prawo udziału w postępowaniu, żądania wyjaśnień od organów podatkowych, a także formułowania ocen, wniosków i rekomendacji, do których to zresztą ocen, wniosków i rekomendacji dotyczących stanu ochrony praw podatnika minister finansów miałby obowiązek odnosić się w swoim corocznym sprawozdaniu. Także to jest artykuł 28 jakby zamyka tą część, która dotyczy bezpośrednio praw podatnika. Artykuł ostatni 29 stanowi po prostu o tym, kiedy ustawa wchodzi w życie. W ten sposób wyczerpaliśmy prezentację tego przygotowanego przez nas projektu karty praw podatnika. Także pani doktor, bardzo dziękuję. Dziękuję także panu profesorowi, bo mogliśmy zapoznać się z całym dokumentem, bardzo ciekawym. Rozwiązania niektóre są naprawdę bardzo interesujące i my jako senatorowie często spotykamy się z interwencjami podatników, którzy proszą nas, żebyśmy pewne działania podjęli, bo widzą te problemy, które tutaj zostały no po prostu pokazane jako jednak prawa tych podatników. I ostatni prelegent dzisiaj, pan profesor Andrzej Gomułowicz, Karta Praw Podatnika, o bezpieczeństwo prawne podatnika. Bardzo proszę pana profesora, a później będziemy dyskutowali nad tym dokumentem i w ogóle nad problemem, który tutaj jest przedmiotem naszego posiedzenia. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, idea Karty Praw Podatnika, biorąc pod uwagę projekt ustawowej regulacji, jest oczywista, jednoznaczna. Problem dotyczy tego, relacje władza publiczna-podatnik muszą być ukształtowane w taki sposób, żeby zabezpieczyć i żeby one stanowiły skuteczną rękojmię bezpieczeństwa prawnego dla podatnika.
dlaczego bezpieczeństwo prawne dla podatnika jest warunkiem sine qua non sprawnego funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce. Są trzy systemowe powody. Pierwszy jest następujący. Prawo podatkowe ma charakter ingerencyjny, a to oznacza, jeżeli zastosujemy pewien skrót myślowy, że pod wpływem podatku zmienia się wartość majątku i wysokość dochodu. Dlatego w odbiorze społecznym podatek jest traktowany jako atak władzy publicznej na sakiewkę, a w tej sakiewce tkwi wolność ekonomiczna podatnika. Po drugie, prawo podatkowe nazbyt często staje się zalegalizowaną formą ustawowego bezprawia. I po trzecie, jest tak, że prawodawca podatkowy wbrew jasnym, wynikającym z konstytucji, standardom kultury politycznej i prawnej, w dziedzinie opodatkowania postępuje zupełnie inaczej. Postępuje zgodnie ze sformułowaniem, robię to, na co mam ochotę, wolno mi. I właśnie dlatego Karta Praw Podatnika mówi stop. Mówi nie w odniesieniu do takiego procesu prawodawczego i do takiego systemu poboru podatków, które niszczą i deformują ideę opodatkowania. Po drugie, mówi nie dla władzy, która powołując się na argument konieczności budowy silnego i sprawnego państwa, czyni to, kształtując treść systemu podatkowego na dramacie ludzkiej wolności. A tak najczęściej jest wówczas, kiedy w dziedzinie opodatkowania prawodawca fałsz uznaje za prawdę. Karta ma bardzo mocny fundament. Tym fundamentem jest konstytucja, a w szczególności rozdział drugi zatytułowany Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Ten główny cel Karty Praw Podatnika jest realizowany dzięki temu, że karta po pierwsze ma zapobiegać samowoli władzy prawodawczej w stanowieniu obowiązków podatkowych i ma zapobiegać samowoli organów podatkowych, państwowych i samorządowych w poborze danin publicznych. Po drugie, karta ma budzić i kształtować świadomość prawną społeczeństwa. Spełnia bowiem bardzo ważną funkcję informacyjną. Uświadamia, jakie są prawa, obowiązki, jaka jest ich treść i jakie mają znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. I po trzecie, karta buduje relacje bezpieczeństwa prawnego podatnika nie w próżni, ale w odniesieniu do zasady wzajemnej lojalności. Gwarancje prawne podatnik musi uzyskać na dwóch poziomach. Na etapie stanowienia o treści obowiązków podatkowych oraz na etapie stosowania przepisów prawa podatkowego. I tutaj rozdział drugi, prawo podatnika do dobrego prawa podatkowego, jest zwrotem przeciwko samowoli prawodawcy. Ta samowola
pojawia się zawsze wówczas, gdy nie są respektowane standardy przyzwoitej legislacji podatkowej, a wynika samowola z zadufania, arogancji i przekonania władzy publicznej o tym, że najlepiej wie, jak kształtować treść obowiązków podatkowych. Po drugie, wynika z tego, że prawodawca nie ma, a powinien mieć nawyk refleksji, zastanowienia się nad tym, jakie są następstwa opodatkowania w życiu ekonomicznym i społecznym. Musi i powinien mieć nawyk zastanowienia się nad tym, czy i w jakim zakresie podatki przyczyniają się do procesu ubożenia polskiego społeczeństwa. I z tego punktu widzenia przeciwdziałania samowoli prawodawcy podstawowe znaczenie upatruje w rozwiązaniu sformułowanym w artykule 3 punkt 1. Jego sens jest następujący. Obowiązki podatkowe muszą być stanowione z respektowaniem konstytucyjnych praw i wolności ekonomicznych. Dzięki takiej regulacji prawnej odnosimy wolności i prawa ekonomiczne do konstytucji. Zasady ogólne sformułowane w polskiej konstytucji, artykuły 20-22, dotyczą społecznej gospodarki rynkowej, swobody podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej i dotyczą ochrony prawa własności. A artykuł 64 w swoim ustępie 3 stanowi o tym, że prawo, że obciążenia nie mogą naruszać istoty prawa własności. I to jest zwrócenie także uwagi na to, że w opodatkowaniu równoważy się dwa dobra, które korzystają z identycznej, takiej samej ochrony prawnej. Dobro publiczne, którego synonimem są dochody podatkowe, i dobro jednostki, którego synonimem jest majątek i dochód. Konstytucja żadnemu z tych dóbr nie nadaje charakteru nadrzędnego. Mają charakter równorzędny. Jeśli karta jest zakotwiczona pod względem wartości w polskiej konstytucji, to kolejny przykład. Wszelkie prawo, bo tak należy rozumieć treść artykułu 2 polskiej konstytucji, zawsze powinno być stanowione za człowiekiem, a nie przeciwko niemu. To ma szczególne znaczenie w prawodawstwie podatkowym. I o tym, że jest to przełożenie wartości konstytucyjnych do karty świadczą między innymi te rozwiązania, które znajdują się w artykule od 9 do 12 karty i od 21 do 24. O sporze pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym zawsze definitywnie będzie rozstrzygał kompetentny, bezstronny i niezawisły sędzia sądu administracyjnego. I dlatego te odesłania karty słusznie upatrują w
sądownictwie administracyjnym najbardziej skutecznej rękojmi bezpieczeństwa dla podatnika. Jest tak, że oponenci karty używają argumentu następującego. Ordynacja podatkowa to wobec tego, po co nam karta praw podatnika. Ordynacja podatkowa jest kodeksem podatkowym. Kodeksem, który reguluje materialne i procesowe prawo podatkowe. Kodeksem, który liczy 344 artykuły, a komentarz do tych artykułów, jeżeli sięgamy do opracowań, to jest nie mniej aniżeli 1500-1800 stron. To świadczy o tym, że w ordynacji jest dużo słów, ale mało treści. Natomiast karta praw podatnika to jest 29 rzeczowo ujętych i usystematyzowanych artykułów napisanych w sposób komunikatywny, jasny, które uświadamiają to, że gdy spotka się ze sobą przyzwoite działania polskiego legislatora i kompetencja i kultura prawna organów podatkowych, to efekt będzie taki, że zwiększy się bezpieczeństwo prawne podatnika. Zasada wzajemnej lojalności, ona też jest ukształtowana w układzie i strukturze karty praw podatnika. Artykuł 82 Konstytucji zobowiązuje nas do wierności i do tego, żeby dbać o dobro wspólne. 84 wprowadza zasadę powszechności opodatkowania w aspekcie podmiotowym. 31 ustęp 3 Konstytucji, wprowadzając zasadę proporcjonalności, która w istocie rzeczy jest zasadą samoograniczenia się władzy publicznej. Te wszystkie artykuły dotyczą relacji władza publiczna-podatnik. I treść zasady wzajemnej lojalności, którą można odczytać w kontekście tych regulacji konstytucyjnych z Karty Praw Podatnika, jest następująca. Jeśli władza publiczna żąda od podatnika troski o dobro publiczne i żąda wierności, lojalności, to tym samym żąda po pierwsze rzetelności w deklarowaniu podstaw opodatkowania, a po drugie żąda terminowego regulowania zobowiązań podatkowych. Ale ponieważ podatnik nie jest poddanym państwa, tylko równouprawnionym wobec władzy podmiotem, bo to przecież z mojego mandatu jest sprawowana ta władza, to podatnik powiada tak: zgoda, rzetelne deklarowanie podstaw opodatkowania i rzetelne spełnianie zobowiązań podatkowych, ale w zamian po pierwsze tylko konstytucyjne rozwiązania dotyczące prawodawstwa podatkowego, respektowanie artykułu 31 ustęp 3 Konstytucji, czyli respektowanie ekonomiczności opodatkowania. I karta w całości uświadamia to, że podstawą bytu państwa
są dwie idee niesprzeczne ze sobą. Idea obowiązku i idea wolności. Ta idea obowiązku to jest między innymi zasada powszechności opodatkowania i dostarczania dochodów podatkowych do budżetu, ale jednocześnie ten obowiązek nie ma charakteru absolutnego. To jest obowiązek względny, podobnie jak wolności, te, które wynikają z rozdziału drugiego polskiej konstytucji. One także mają charakter wartości względnych. I dlatego w rozdziale bodajże drugim karty, tam gdzie mowa o prawie podatnika do dobrego prawa, pojawia się problem wyważenia tych wolności i obowiązku, i respektowania słusznych praw podatnika. Uchwalenie tej karty, jeśli do niego dojdzie, z całą pewnością zwiększy bezpieczeństwo prawne podatnika, ale także podnosząc świadomość prawną i kulturę prawną społeczeństwa, może przyczynić się do większej akceptacji obowiązków podatkowych. Czyli może przyczynić się do tego, że podatnik z uwagi na treść prawodawstwa i sposób poboru podatków nie będzie pokazywał władzy publicznej pleców. W okresie dawno minionym, a to były lata 50., Czesław Znamierowski postawę jednostki wobec państwa opisywał w taki oto sposób. Z reguły krzątamy się w domu i trzeba doprawdy niezwykłego wydarzenia, żebyśmy wyjrzeli przez okno albo wyszli przed bramę swojego ogrodu. I to wyjrzenie przez okno i wyjście przez bramę ogrodu ma miejsce wtedy, kiedy kropla przepełnia czarę goryczy i w odniesieniu do podatnika najpierw budzi się irytacja, gdy patrzy na treść prawodawstwa i gdy patrzy na sposób poboru podatków, później zdumienie, a w końcu bunt podatkowy. I unikając takich postaw, warto przemyśleć to, czy Karta Praw Podatnika nie powinna mieć priorytetu w uchwaleniu i przyjęciu jej w Polsce. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu profesorowi za to piękne uzasadnienie także dla ustawy. Naprawdę bardzo cenne i ciekawe porównania. I w tej chwili rozpoczynamy dyskusję. Także są osoby zdalnie z nami współpracujące, tak pani Aneto? Są także przedstawiciele Ministerstwa Finansów, bo wiem, że byli na początku. Tak, jeżeli przedstawiciel ministra finansów chciałby w tym momencie zabrać głos, to oczywiście jest ta możliwość i prosimy ewentualnie o taki głos. Na razie nie w tym momencie, tak? Dobrze. W takim razie otwieram dyskusję. Bardzo proszę osoby obecne na sali lub także zdalnie pracujące, także mogą zabrać głos w dyskusji. No, dokument jest całościowo przygotowany, no, jest naprawdę atrakcyjny i dobrze omówiony. Wiemy także, że w Sejmie został złożony, prawda, do prac legislacyjnych, ale i został nadany numer także już, tak? Czy tutaj tak. Pytam pana posła Cichonia. Jaka jest sytuacja formalna w tej chwili? Gdyby mógł pan nam...
Proszę włączyć mikrofon. Proszę włączyć mikrofon. Okej, dobrze. Projekt jest w lasce marszałkowskiej, ma nadany tytuł i póki co czekamy na skierowanie do pierwszego czytania. Nie możemy się póki co doczekać. Numer druku 137. Dziękuję bardzo. Pani profesor Agnieszka Frączak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w tej chwili. Bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo. Czy państwo mnie słyszycie? Bo łączy się zdanie. Doskonale. Szanowna komisja, szanowni państwo, dziękuję za zaproszenie na posiedzenie komisji i możliwość przedstawienia swojego stanowiska właśnie w zakresie karty praw podatnika. Szanowni państwo, już pobieżna analiza tego projektu pozwala na sformułowanie wniosku, że ukierunkowany jest on na wzmocnienie ochrony praw podatnika. I tak jak to zostało tutaj wielokrotnie podkreślone, przez ich skonsolidowanie w jednym dokumencie, to przede wszystkim usystematyzowanie i wyrażenie w sposób możliwie zrozumiały dla podatnika, komunikatywny. To jest istotna cecha tej karty. Mając to na uwadze, moim zdaniem docenić należy ideę stworzenia tego dokumentu, tym bardziej, że karty praw podatnika są obecnie przecież standardem większości państw OECD. I taką niewątpliwą zaletą tego analizowanego projektu jest to, że w zwięzły sposób określa podstawowe prawa podatników, które odpowiadają z drugiej strony oczywiście obowiązków organom podatkowym. Niewątpliwie będzie to służyć realizacji zasady zaufania obywateli do państwa. Przecież warunkiem dobrze funkcjonującego państwa, tak jak zostało też podkreślone przez tutaj prelegentów, jest przecież wypełnianie przez wszystkich obywateli obowiązków podatkowych. Każdy podatnik chce rzetelnie te obowiązki podatkowe wypełniać i uczestniczyć w realizacji dochodów podatkowych, dochodów budżetowych. Przy czym nawet skomplikowany system podatkowy, a nasz taki niewątpliwie jest, może być przyjazny dla podatnika. Wiele tutaj zależy właśnie od jakości stosowania prawa i zapewnienia równowagi między prawami i obowiązkami podatników i administracji podatkowej, a właśnie karta może się temu przyczynić. I tak jak zostało to dzisiaj też podkreślone, w Polsce próby wprowadzenia karty praw podatnika podejmowano już przed kilkunastu laty. Kilka takich projektów było przygotowanych. Mam nadzieję, że tym razem ten proces zakończy się sukcesem, ponieważ pozycja prawna podatnika uległa w ostatnich latach systematycznemu osłabieniu i nadal ulega. Wynika to z różnych czynników, przede wszystkim wzrostu regulacji prawnych i oczywiście rosnącego stopnia ich skomplikowania, czego najlepszym przykładem są regulacje dotyczące Polskiego Ładu. Pragnę, proszę państwa, podkreślić, że uchwalenie tej karty w Polsce będzie traktowane jako przejaw nadążania państwa polskiego za najlepszymi praktykami. Najlepszymi praktykami na poziomie OECD i państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie właśnie realizacji i ochrony praw podatnika. Dlatego podjęta inicjatywę, tą inicjatywę generalnie należy ocenić moim zdaniem bardzo wysoko jako wartościową z punktu widzenia wzmocnienia ochrony praw podatnika, jako ważny instrument ochrony praw podatnika. Niezależnie jeszcze może od tego, warto ewentualnie rozważyć, jako już taki dodatkowy element, uwzględnienia przez ustawodawcę ewentualnie możliwości uzupełnienia projektowanej karty również o elementy, które określałyby obowiązki podatników, tak aby karta regulowała jednocześnie i prawa, i obowiązki i zarówno podatników, jak i administracji podatkowej. Proszę państwa, podsumowując, wprowadzenie karty pozwoli moim zdaniem w pełniejszy sposób chronić prawa podatnika i służyć będzie wzmocnieniu realizacji zasady zaufania obywateli do państwa. Raz jeszcze dziękuję za możliwość przedstawienia swojego stanowiska w sprawie. Dziękuję. Bardzo dziękuję też za tą wypowiedź. Proszę bardzo, panie senatorze. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja nie należę do komisji tej, ale przyszedłem, żeby posłuchać, co macie państwo do powiedzenia. Ja będę na pewno popierał te rozwiązania. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, co panowie profesorowie, na co panowie profesorowie zwróciliście także uwagę, czyli na niechlujstwo legislacyjne. Niechlujstwo legislacyjne jest tak wielkie, wy panowie mówiliście o powiedzmy tutaj Ministerstwie Finansów.
Natomiast ja jestem w komisjach trzech: Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego, Środowiska i Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Klimatu. I my mamy co chwilę i również na tym posiedzeniu będziemy mieli takie ustawy, w których na drugim czytaniu mamy wrzutki tak zwane, gdzie po prostu wprowadza się niekonstytucyjnie rozwiązania, które do danej ustawy absolutnie nie przystają i na wszelki wypadek mówi się to pod pozorem albo to Ukrainy, albo innej historii, które musimy natychmiast zrobić, najlepiej w ciągu jednej nocy, a na pewno w ciągu tygodnia, żeby to uchwalić. I stajemy pod ścianą tak naprawdę, bo nie powinniśmy tego czynić i czasami się wyłamujemy i czynimy. I teraz, jeżeli popatrzymy, co ten biedny podatnik z Polskiego Ładu ma czynić, no to naprawdę uchwalenie karty praw podatnika, no być może tak jak pani profesor mówi, także obowiązków, chociaż my wiemy, że obowiązki podatnik ma i on o tym doskonale wie. Natomiast ta ochrona powinna być coraz większa, bo on sobie nie daje rady w tym gąszczu przepisów. A zatem jeżeli będzie chroniony, no ma szansę, na co zwrócił pan profesor uwagę, że ma szansę jak gdyby przekonać się bardziej do tego, że te podatki są nieuchronne i on płacić będzie i będzie to płacił nie pod przymusem, a może no po prostu z przekonania, że taki jest obowiązek i tego nie uniknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Prosimy o przedstawienie się także do protokołu. Witam serdecznie, nazywam się Wojciech Sztuba, jestem prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego, oddział w Polsce, także partnerem w kancelarii TPA Poland. Chciałbym się króciutko odnieść właśnie z perspektywy tej kompartystyki międzynarodowej, dlatego że ten aspekt wydaje mi się też niezmiernie ważny. Tutaj jest taka w książce, za którą również dziękuję, który znalazłem bardzo interesujący cytat, chciałbym go krótko powołać. Instytucja karty może być postrzegana jako jeden ze sposobów na przywrócenie równowagi, która została zaburzona przez zachodzący w ostatnich dziesięcioleciach proces przyrostu obowiązków podatników przy jednoczesnej stagnacji w zakresie ich praw. To jest cytat z książki akademickiego Heissa i Russella z 2013 roku. Od tego czasu zadziało się szalenie dużo w stronę jeszcze większego rozchylenia tych nożyc. Właśnie w 2013 roku OECD położyło na stół projekt, tak zwany projekt BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, który przemodelował prawo podatkowe w zasadzie w zakresie opodatkowania głównie przedsiębiorstw, nie tylko w 34 państwach OECD, ale również w całej Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy system, w którym ten model inicjowany przez państwa wysokopodatkowe, high tax countries, został narzucony reszcie świata po to, żeby uszczelnić system podatkowy, zapobiec przeciekom czy wyciekowi bazy podatkowej z państw wysoko opodatkowanych do państw niżej opodatkowanych, na przykład takich jak Polska. Tymczasem polska administracja, polski ustawodawca jako jeden z najpilniejszych w Europie wdrożył większość z zaleceń i Komisji Europejskiej w toku kolejnych dyrektyw wdrażających projekt BEPS, jak i innych zaleceń OECD. W sposób często najbardziej restrykcyjny na tle całej Unii Europejskiej. Dotyczy to na przykład rozwiązań w zakresie klauzuli o obejściu prawa podatkowego, na przykład rozwiązań w zakresie raportowania schematów podatkowych. To są regulacje, które są obwarowane na przykład najdotkliwszymi sankcjami na tle Unii Europejskiej. I teraz pojawia się pytanie, po co nam to? Jako low tax country, państwo, które korzysta trochę z tego, że wysoko opodatkowane państwa do tej pory nie uszczelniały swoich baz tak bardzo, a przez to przeciągamy inwestycje przecież bezpośrednio do nas, niekoniecznie powinniśmy być chyba tym państwem, które dociska śrubę bardziej niż inni. Tymczasem to się właśnie dzieje i to samo się przenosi na relacje czy na pochyłość relacji państwo-podatnik. Wydaje się, że powinniśmy zdecydowanie zadbać o to przywrócenie tej równowagi rzeczywiście, dlatego że
Pierwszoplanowe od potrzeby widziałbym po stronie prawa materialnego, prawa stanowionego, tego w jaki sposób ono jest wprowadzane na poziomie już czysto lokalnym. Mamy przecież za sobą rzeczywiście i Polski Ład, i atak na spółki komandytowe rok temu. To są regulacje, które zaburzają w istotny sposób bezpieczeństwo funkcjonowania i przedsiębiorców, i podatników, którzy przedsiębiorcami nie są. Bo one po pierwsze bez ruszania stawek nominalnych podatku. To jest, jak widać, priorytet polityków na całym świecie. Nie ruszajmy stawek nominalnych, bo to jest politycznie trudne, ale rozszerzajmy bazę tak, jakby bardzo się tylko da. I to powoduje, że efektywne opodatkowanie rośnie, ryzyko podatkowe prowadzenia działalności czy funkcjonowania rośnie, koszty tak zwanego compliance, czyli obsługi tej administracyjnej rozliczeń podatkowych również rosną i to rosną bardziej w Polsce niż wreszcie Europy. I po co? Znaczy tu dlatego domagałbym się też podjęcia różnego rodzaju działań przez ustawodawców i wiadomo, że to nie jest dzisiaj łatwe, nie jest to priorytetem w dzisiejszej kadencji. Dlatego też tak bardzo dobrym pomysłem, za tak dobry pomysł postrzegam kartę praw podatnika, bo to byłby bardzo wyraźny sygnał, że ryzyko inwestowania w Polsce, na tle również sygnału dotyczącego konkurencyjności podatkowej Polski jako aspektu ważnego konkurencyjności inwestycyjnej, że to jednak jest państwo, które zabiega o podatników, o ich interes i w którym warto inwestować w długim terminie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten poszerzający komentarz, także pokazujący problem w takim kontekście międzynarodowym i możliwościach wynikających później z inwestycji, możliwości właśnie funkcjonowania przedsiębiorców w Polsce i podatników i także tych, którzy by chcieli w Polsce inwestować. Proszę bardzo, inne głosy jeszcze? Ja myślę, że to opracowanie, ta inicjatywa, może tak, my będziemy jeszcze ją na posiedzeniu komisji naszej budżetu i finansów publicznych analizowali. Możliwe, że my byśmy też uczynili z tego inicjatywę taką ustawodawczą Senatu, żeby wesprzeć te działania w Sejmie, zmobilizować i Ministerstwo Finansów i może Sejm, aby faktycznie przyjrzeć się tej ustawie i ją uchwalić. Ona przecież nie ma żadnego politycznego, w sensie partyjnego wymiaru, wręcz odwrotnie, wspiera i podatnika każdego bez względu na jego przekonania polityczne i jest pomocą wbrew pozorom także dla urzędnika skarbowego, ponieważ czyni pewne sprawy jasne i proste. Do nas jako senatorów przychodzą, jak już wcześniej powiedziałem, no podatnicy z różnymi problemami, najczęściej wynikającymi z tego, że oni są według tych osób, które do nas przychodzą, źle są traktowani przez urzędy skarbowe, przez urzędników i tak dalej. Od kilku lat sam osobiście prowadzę problem opodatkowania marynarzy pływających u armatorów norweskich. Sprawa, która jest uregulowana porozumieniem między Polską a Norwegią, sprawa wydawałaby się prosta, ponieważ wymagająca jasnej interpretacji przepisów, które są dość precyzyjne. Co więcej, zostało opublikowane przygotowana interpretacja ogólna ministra finansów, podpisana przez ministra, przekazana zainteresowanym stronom, czyli podatnikom, ale nie opublikowana. Tak? No prosta sytuacja. I teraz ci marynarze nie wiedzą, co mają w tej sytuacji robić, a Urząd Skarbowy egzekuje od nich środki, blokuje konta. Oni sprawy skierowują, ci marynarze, do sądu, wygrywają sprawy w sądach i to jest ogromna ilość marynarzy. I sprawa, która wydawałaby się prosta, wynikająca z obowiązujących przepisów, powinna być uregulowana, jest prowadzona w taki sposób, że ona urąga przyzwoitości. Ale jak mówię, takich przypadków różnych jest na pewno dużo więcej. Nie mówię, że ich miliony są takich sytuacji, ale po prostu podatnik w wielu miejscach czuje się, że ten urząd skarbowy najczęściej właśnie traktuje go w sposób taki nierzetelny i że on się czuje często wystraszony, idąc, kontaktuje się z urzędem. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z gości, bo tutaj widziałem takie jakby chęć, czy pan chciałby zabrać głos także, bo widziałem, że nie, tak? Proszę bardzo. Czy goście, czy osoby zdalnie pracujące? Też nie widzę. Panie profesorze,
Wydaje mi się, że wykonaliśmy tutaj naprawdę dobrą, mocną pracę. Ta transmisja z tego naszego posiedzenia jest, odbywa się i jest w sieci, więc wydaje mi się, że dotrze ten nasz przekaz do dużo większej ilości osób, które są zainteresowane tą problematyką. Myślę, że dla nas, dla senatorów, szczególnie z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, to jest pewne zobowiązanie, żeby sprawie się jeszcze przyjrzeć, więc będziemy prosili pana profesora, panią doktor, także jako autorów i tutaj pana senatora Janusza, posła Janusza Cichonia, żeby ewentualnie pomógł nam w tej sprawie. I wydaje mi się, że warto byłoby do rzeczy wrócić, tym bardziej, że jest dokument gotowy, prawda? Zobaczylibyśmy jeszcze, poddamy go analizie naszych legislatorów i poprosimy, żeby przyjrzeli się. Możliwe, że tutaj co, że może należałoby tam pewne rzeczy dodać. Nie potrafię powiedzieć, bo tutaj pani Agnieszka Franczak zwróciła uwagę na pewne, według niej, sprawy, które mogłyby się w tym dokumencie znaleźć. Nie zamykamy sprawy. Można się temu przyjrzeć także pod takim kątem. I może uczynilibyśmy, ale to wymaga takiej dyskusji wewnątrz jeszcze komisji, już bez udziału tutaj takiej ilości gości. Zastanowili się, w jakiej formule tę inicjatywę uruchomić, a może w pierwszej kolejności zapytamy jako komisja panią marszałek Sejmu, czy po prostu zamierzają w najbliższym czasie tę sprawę podjąć, opisując to nasze posiedzenie, jeżeli byłaby zgoda ze strony członków komisji, żebyśmy takie zapytanie skierowali do pani marszałek, bo jeżeli byłoby tam deklaracja, że w najbliższym czasie ta inicjatywa będzie uruchomiona w Sejmie, no to nie byłoby potrzeby, żeby z naszej strony była cała procedura uruchamiana, a może nasze pismo, nasz głos, nasza prośba zmobilizuje więc w większym stopniu Sejm do tego, żeby sprawę uruchomił. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tutaj obecnym i tym, którzy zdalnie pracują. W pierwszej kolejności dziękuję autorom podręcznika, tej książeczki Karta Praw Podatnika. To jest naprawdę ciekawa rzecz, dobra, w której jest i projekt ustawy, ale także pokazany ten cały kontekst międzynarodowy, mówi o rozwiązaniach, jakie są w innych krajach funkcjonują, więc myślę, że bardzo ciekawa. Sama ustawa jest krótka, książka jest niedługa, więc nie jest to, ile w ordynacji podatkowej jest 344 artykuły plus komentarzy, to jest jeszcze około 1000 stron ponad, 1500 stron, więc ta książka, Karta Praw Podatnika, to jest stron 104 strony, z tego ustawy jest 5 stron, więc myślę, że każdy urzędnik i każdy podatnik jest w stanie zapoznać się z nią i zobaczyć, jakie ma prawa i jakie możliwości działania. I pomożemy w tym, aby urzędy i obywatele czuli się bezpiecznie wobec prawa podatkowego. Bardzo dziękuję. Czy pan profesor jeszcze by też to... Ja przede wszystkim chciałem podziękować panu przewodniczącemu za to, że zechciał nas tutaj zgromadzić w bardzo dobrej sprawie, że spotkaliśmy się, by o tym rozmawiać, bo rzecz wyglądała tak, że myśmy zaczęli o tym rozmawiać w takim zespole czteroosobowym, w skład którego wchodził pan minister Cichoń, pan Marcin Łoboda, pani doktor Sęk i ja w 2017 roku. I zaczęliśmy nad tym pracować. No i w 2019 roku był gotowy projekt. I został zgłoszony do Sejmu, przy czym myśmy wcześniej zorganizowali dwie konferencje. Jedną w Sejmie, drugą w Łodzi
taką mieszaną naukowo polityczną, można powiedzieć, z punktu widzenia składu, prawda? Więc myśmy o tym rozmawiali. Poza tym ja muszę podziękować wielu osobom za uwagi do karty. Panu profesorowi Gomułowiczowi, pani doktor Augustyniak-Górnej, Michałowi Wilkowi. Bałbym się tutaj zamykać tej listy, żeby kogoś nie pominąć, prawda? Ale chcę też powiedzieć, że myśmy ostatnio też nad tym pracowali merytorycznie. Dlatego ta wersja, która jest w książce, jest trochę inna, jest uzupełniona w stosunku do tej, która jest w Sejmie, która jest objęta drukiem sejmowym. Także bardzo dziękuję panu przewodniczącemu za to, że ten projekt nadal funkcjonuje, żyje, no bo wszyscy działamy w dobrej sprawie. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pani Małgorzata Sęk jest współautorką tego projektu. Czy chciałaby pani jeszcze dwa słowa powiedzieć? Czy już tu wszystko zostało powiedziane? Dziękuję bardzo, wszystko zostało powiedziane. Bardzo dziękujemy pani i poseł Janusz Cichoń. No to bardzo pięknie. Zostało zakończone sprawą słowami profesora, czyli już wyżej i mocniej nie można. Bardzo dziękuję wszystkim państwu. Zamykam posiedzenie komisji. Przypominając senatorom, członkom Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, że o godzinie 15 mamy w tej sali posiedzenie w sprawie ważnej, skomplikowanej, trudnej, czyli ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Także też mamy za chwilę ważną sprawę, a później o 17 kolejne posiedzenie komisji i jutro o 8.15 kolejne posiedzenie komisji. Proszę członków komisji o niezawodne uczestniczenie w tych posiedzeniach. Zamykamy jeszcze raz posiedzenie. Jeszcze raz bardzo serdecznie państwu dziękuję.